5 sposobów na szybkie pozbycie się tłuszczu z brzucha. Spójrzmy prawdzie w oczy. Tłuszcz z brzucha jest zawsze łatwy do zdobycia, ale niezwykle trudny do rzucenia. To smutny, ale prawdziwy fakt. Dla tych, którzy mogą wiedzieć, tłuszcz wokół brzucha jest znany jako tłuszcz trzewny. Zasadniczo pewna ilość tego tłuszczu jest wymagana do zapewnienia amortyzacji narządów, ale nadmierne jego ilości mogą mieć duży wpływ na ogólny stan zdrowia. W rzeczywistości osoby ze znaczną ilością tłuszczu na brzuchu są bardziej narażone na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Dobra wiadomość jest taka, że jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby pozbyć się wypukłego brzucha. Po pierwsze, połączenie dobrej diety i regularnych ćwiczeń z pewnością przyniesie imponujące rezultaty. Ale oczywiście jest jeszcze więcej. W tym filmie odkryjemy do 5 sekretów, które pozwalają raz na zawsze pozbyć się upartego i denerwującego wybrzuszenia. Obejrzyjmy od razu. Numer 1. Zrezygnuj z pokarmów o wysokim indeksie glikemicznym. Na początek nie wystarczy ograniczyć spożycia węglowodanów, ale w Twoim najlepszym interesie jest również sprawdzenie indeksu glikemicznego. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, indeks glikemiczny to wartość przypisana do określonych produktów spożywczych na podstawie tego, jak szybko lub wolno zwiększają poziom cukru we krwi. W większości przypadków istnieje duża szansa na skok poziomu cukru we krwi, gdy spożywasz żywność o wysokim indeksie glikemicznym. Jak zapewne się domyślasz, nadmiar cukru zostanie zamieniony w tłuszcz i ostatecznie doprowadzi do wybrzuszenia. Dobrą wiadomością jest to, że możesz odwrócić ten efekt, jedząc żywność o niskim indeksie glikemicznym, w tym rośliny strączkowe, orzechy i warzywa bez skrobi. Podsumowując, należy unikać produktów takich jak biały ryż, ziemniaki, słodki sok z puszki i biały chleb. Numer 2. Jedz produkty z dużą zawartością błonnika i całe ziarna. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć, jest to, że trawienie błonnika zajmuje dużo czasu, daje uczucie sytości i zapobiega spożywaniu pokarmów bogatych w węglowodany. To powiedziawszy, nie pomylisz się, włączając do swojej diety produkty bogate w błonnik, w tym produkty pełnoziarniste i warzywa liściaste. Wspaniale jest również jeść dużo brązowego ryżu, fasoli, orzechów i suszonych owoców. Te produkty zwiększają Twoje szanse na usunięcie tego upartego tłuszczu z brzucha na dobre. Numer 3. Coraz więcej białka. Podobnie jak błonnik, białko również jest trawione przez długi czas. Jest to jeden z głównych powodów, dla których powinieneś zwiększyć jego spożycie. Warto również wiedzieć, że spożycie białka przyspiesza metabolizm i obniża również poziom hormonu głodu, greliny. Niektóre dobre źródła białka to drób, jajka, mleko, owies, migdały, żeby wymienić tylko kilka. Numer 4. Nie zapomnij o tłuszczach. Możesz tego nie wiedzieć, ale tłuszcze mogą pomóc zrównoważyć hormony i stymulować proces spalania tłuszczu w organizmie. Zasadniczo nie wszystkie tłuszcze są dla Ciebie złe. Tłuszcze nienasycone, takie jak oliwa z oliwek, ryby, awokado i orzechy, zawierają mnóstwo składników odżywczych, z których wszystkie są doskonałe do zrzucania tłuszczu z brzucha. Co więcej, tłuszcze nienasycone ułatwiają usuwanie cholesterolu, LDL, stętnic i promują zdrowsze serce. Kluczowy wniosek. Tłuszcz spala tłuszcz, więc jedz. Numer 5. Po prostu śpi. Wreszcie brak wystarczającej ilości snu w nocy może spowodować, że znajdziesz pocieszenie w pokarmach bogatych w węglowodany, a to nie jest częścią planu. Co więcej, niewystarczający sen spowalnia normalną aktywność metaboliczną i ostatecznie rujnuje cele związane z odchudzaniem. Lista jest długa. To powiedziawszy, w Twoim najlepszym interesie jest, aby codziennie spać do 8 godzin dobrej jakości snu. Takie postępowanie nie tylko pomoże Ci schudnąć, ale także utrzyma ogólny stan zdrowia w doskonałej formie. Więc masz to! 5 niezawodnych sekretów utraty upartego tłuszczu z brzucha. Teraz, w tym momencie, wszystko zależy od Ciebie, abyś działał i oczywiście pracował nad uzyskaniem płaskiego brzucha swoich marzeń. Powodzenia! No i oczywiście nie zapomnij o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.